Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na STB1. Bohaterem bitwy jest Kamcio z klanu Karbo. Mapa Malinówka. Tryb standardowy. Losowanie na topce. Nie ma artylerii, więc akurat może dla meta to nie jest jakiś wielki problem, czy jest artyleria, czy nie na tej mapie. Natomiast no, będzie okazja jakby się pochować gdzieś w tych zagłębieniach bez obawy o to, że kolega dostanie gdzieś z góry pocisk, wyświetlony RU, niestety strzał taki w locie niecelny. Dobrze, że M4190 jedzie tak agresywnie, może nawet zbyt agresywnie, a zobaczcie, no bardzo odważnie jedzie. I już ma tutaj SP1C i prosi o wsparcie. Także szaleńczy troszeczkę manewr, ale się udał. No chwilowo przynajmniej. Dobra, nie, nie udał się. Ale kilka czołgów zaświeciło się. Jeżeli ten M41 teraz przeżyje, to kosztem własnego życia zrobi przyzwoitą robotę i napędzi trochę damage'u dla całego teamu. Ale on zaraz padnie, bo to nawet aż się prosi po to, żeby go zdjąć, żeby wyjechać na niego ten... A też nie, SP1C. Teraz nie ma kto go... Nie, jednak zdjęli go. No dobra. Czyli stracony świetlik, ale przeciwnik również stracił jednego lighta. RU wiemy, że gdzieś tam jest pod bazą. Wyjeżdża... Nie, już tutaj. Zawitał i teraz on próbuje agresywnie świecić. Także zobaczymy. Pojechał tak agresywnie, że zaraz pewnie się utopi. Nie, nawraca. Kolega słusznie wycofuje się, bo z tak bliskiej odległości to ten RU może świecić zbliżeniowo. Ucieczka w krzaczki. Także ten nasz sojuszniczy SP1C ma teraz... Jest na straconej pozycji, on powinien stamtąd spadać. Nie ma szansy, żeby pozbyć się tego RU, a natomiast sam prędzej czy później oberwie, jeżeli będzie się wychylał. Chyba, że zamierza tak stać całą bitwę. Na wzgórze pojechała E5, ale jest osamotniona. Dopiero teraz jedzie tam IS-7, KW-4 i jeszcze ktoś inny. Ale przeciwnik też tego wzgórza jakby nie zajął. Zajął się strzelaniem w wyświecone cele. I Kamcio teraz kampi na mojej, jeden z moich ulubionych pozycji tutaj. No cóż. STB1, czołg, na którym jeszcze nie mam masterki. Ciężko mi wbić. Jakoś się nie polubiliśmy. Te działo jest kalafiorowate moim zdaniem, mimo że zamontowałem skupiacz i stabilizator, ale tu jeszcze widzę coś tam, te japońskie żarcie, także to może jeszcze dodatkowo ułatwia sprawę. Wynik 1-3 niekorzystny, ten RU, no teraz ten SP1C próbuje tego RU trochę zniszczyć, trochę przegonić. Kolega niszczy T-62A, wzgórze już zajęte, to dobra wiadomość, przynajmniej od tej strony nic nam nie grozi i decyzja, żeby zdjąć lighta, tak jest i nie ma co się zastanawiać, ruszamy do przodu pod osłonę ukształtowania terenu i po to właśnie, żeby ewentualnie móc świecić czołgi, które stoją gdzieś tam w krzakach, gdzieś tam za głazem lub niżej i korzystając z depresji również strzelać. Teraz to jest przeciwnik tam za tymi kamieniami, jest wzięty w kleszcze. Zobaczcie, ten T-34 obrócony w stronę wzgórza, ale dostaje od boku. Jeżeli będzie tak dalej stał, to pożegna się z życiem i z siódmy na niego szarżuje. On powinien się ten T-34 schować w zagłębieniu. Tego nie zrobił, powinien jeszcze bardziej się cofnąć, ale wtedy też będzie obrywał od pozostałych czołgów. T-49 na szczęście tylko za tyle walnął. No, stojące bokiem czołgi
które już nie mają szans na obronienie tamtej pozycji. O, jeszcze tutaj gdzieś lajcik. No, kolega zapoluje na tego lajta, żeby nie świecił wzgórza. Tylko znaleźć na niego bicie. Jest piękny strzał. I teraz, co dalej? Trzeba zniknąć i później można spróbować pojechać manewrem wodnym, gdzieś tutaj zjechać w kierunku wody i stamtąd świecić przeciwnika i ewentualnie strzelać. 5-6. VKB zamiast pilnować swojego boku, gdzieś ruszyła do przodu w otwarty teren. To nie może się skończyć dobrze dla niej, ale bardzo dobrze się skończy na pewno dla naszego bohatera. VKB z bokiem, można spokojnie ją bić. I tak właśnie się dzieje, zaraz ona padnie. Piękny strzał ostatni, ja bym pewnie już spudłował tym STB-kiem. Jakieś resztki śniadania tutaj, T34, T32. Nagrywam o poranku. Bokiem wieża, ale strzał nietrafiony, niestety. I z siódmy już bardzo pobijany, na plecy wyjeżdża. No właśnie. Co strzelało w plecy? Własny light. No. Nie wiem, czemu tak nie ogarnia. Ale strzał w plecy to chyba się kolega nie spodziewał. Wynik 9-9. I zobaczcie, na liczniku już 5800 obrażeń. Teraz troszeczkę do przodu i kolega wypuszcza przodem jednak również czołgi ciężkie. Mamy WTK, przydałby się pocisk HE, ale czy będzie w ogóle czas, żeby do niego strzelić drugi raz? Był ten strzał w tego WTK ponowny, ale chyba gdzieś tam zahaczył o wrak, który stoi wcześniej, albo jakiś budynek. No, wraku tam nie ma. Źle spojrzałem, to jakaś konstrukcja budynku przytrzymała ten pocisk. Zjazd do wody, zostało kilka czołgów przeciwnika, nasze czołgi są również już pobijane, więc przeciwnik, stawiając mocną obronę, jest w stanie powstrzymać ten atak i zwyciężyć w bitwie. Tego trzeba grać z uwagą. No ja bym teraz popatrzył się, co robi jak Panzer S100. Kolega w ogóle się nim nie interesuje. Jeszcze RHM. Ale tak, miał kolega chyba pewność, że jest w zagłębieniu bezpieczny. Także to się udało akurat. Nie był na otwartym terenie. Teraz RHM dostaje w plecki i się wycofuje. Ojej, Lorka gdzieś tu zaczęła strzelać bokiem. No. No właśnie, Lorka uszkodziła magazyn amunicyjny. I to już nie jest fajnie. Zobaczcie, magazyn amunicyjny uszkodzony. Jeszcze bitwa niezakończona. Jeszcze nie jest zwycięska. Zostały pociski klasy premium i również aż 5 haeków. Także pociski się kończą. Tędy już kolega raczej nie wyjedzie. Zobaczcie, może zejść na hita od RHM-a. Chyba, że spróbuje właśnie strzelić na ślepo. No, trochę długo mierzył. Ten RHM już mógł tu strzelić. No, ciężko będzie wygrać tę bitwę z uszkodzonym magazynem amunicyjnym. No naprawdę. Ale zobaczmy. Cóż dalej? Strzał na ślepo. Takie marnowanie amunicji. To kolega jako jedyny może teraz cokolwiek poświecić. W sumie to jest jedyna szansa, żeby on zaczął świecić przeciwników. Jest wyświecona Lorka. Jeżeli ona szybko padnie, to może nie będzie aż tak źle. Tylko ta eseta musi w nią trafić. Kolega również nie może marnować tych strzałów. Niestety zniknęła. No S100 tutaj tylko 500 HP.
Kolega wychyla się, próbuje wyświecić kolejne cele. Wyświeca się ponownie Eseta. Trafić ją teraz. Niestety. Niestety się nie udało. Ciekawe, jak długo przetrwają te 30 na 1 HP. No, już padła, niestety. To nie wygląda najlepiej. Może gdyby kolega dysponował sprawnym czołgiem, to można byłoby coś z tego zrobić, a tak to został już sam. Może jedynie wykończyć lorkę. 7700 widocznych obrażeń. I cóż, trzeba się wycofywać. Ta bitwa raczej skazana jest na porażkę. Niestety przeciwnik postawił solidną obronę i nie udało się tej obrony przebić. Powrót na kampę, gdzieś w krzaczki, po to, żeby jeszcze oddać jeden lub dwa strzały. Nie ma co kombinować. To przeciwnik powinien podjechać bliżej. Jest lorka. Ona powinna zejść na hita. Piękny strzał. Nie wiem, jak to kolega robi tym STB-kiem, że takie strzały wchodzą. U mnie nigdy w życiu. To byłby kalafior gdzieś tam w glebę. No i może się nadarzy okazja, żeby zdjąć tę 49. RHM jeszcze pewnie jest daleko na bazie. I z 7 również. Jakie rozwiązanie wybierze przeciwnik? Bo to, jakie rozwiązanie wybierze kolega, jest raczej oczywiste. Stanie w krzakach. A przeciwnik jest szarżujący i z 7. Zostanie zdjęty. Piękny strzał. No i powiem wam szczerze, że rysuje się szansa na zwycięstwo. No właśnie, tylko te ładowanie, tylko przeciwnik wyjeżdżający w ten sposób gdzieś tam. No i trzeba liczyć pociski również. Chociaż na Archema, wiadomo, wystarczą HE-ki. Jest RHM, on jest w ruchu, więc jeszcze kolegi nie wyświecił. W tym momencie, jak się zaświecił, zszedł na hita. I teraz ile HP ma T49? No i Simon, no nie, no, ale faktycznie, o, czyżby na górce coś było? Albo z boku. Kto wie? T49, jak dobrze trafi, może spowodować zejście kolegi na hita. Tylko gdzie on jest? No właśnie, czy na wzgórzu? Czy kolega cały czas się świeci? Czy też zniknął? Tego nie wiemy. Chyba jednak zniknął. Także będzie zajazd gdzieś tam od boku. Pewnie ten T49 jest gdzieś w tym miejscu, gdzie był IS-7. I teraz być może flankuje gdzieś tam. A nie, jednak jest tutaj, stoi. I kto pierwszy strzeli? Strzelili obaj. No. I kto szybszy? Wiadomo, że kolega szybciej przeładuje, więc to jest wyścig. Wyścig po fraga. I udało się. Pięknie wyciągnięta bitwa. Naprawdę fajnie. Wynik też piękny. Przejdźmy do tabeli końcowej. Padła masterka. Medal Radleya Waltersa. Medal wsparcia. Wysoki kaliber i Top Gun. 9200 obrażeń. 8 fragów. 1468 expa. Piękny wynik. Końcówka dramatyczna, szczęśliwa, źle rozwiązana przez przeciwników, ale to nie problem. Naszego bohatera Kamcio zagrał naprawdę znakomitą bitwę, zwłaszcza w końcówce nerwy trzymał na wodzy, no i wykorzystał szansę, jaka się pojawiła przed nim.
No, wyniki szczegółowe widzicie. Było snajpienie. No, ale ja tego wyniku zazdroszczę. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.